czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem prałatem, gospodarzem tego miejsca, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, zgromadzeni na tej szczególnej liturgii otwierającej obchody w naszym mieście Światowych Dni Ubogiego. Wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Faryzeusze zapytali Chrystusa, kiedy przyjdzie Królestwo Niebieskie. I usłyszeli odpowiedź, która zapewne ich musiała zdumieć. Bo Pan Jezus wskazywał na to, że Królestwo Boże przyjdzie w sposób niewidzialny. Nawet nie dostrzeże się wprost, że ono już jest. Bo nie jest to królestwo na sposób czysto ludzkich państw i królestw. Nie ma granic, nie ma stolic, nie ma władców. Prawdą jest, będą tacy, którzy będą uważali, że to oni tworzą nowe królestwa i nowy porządek i że trzeba będzie właśnie ich uznać tu oto. Tak było za czasów Chrystusa. Tak jest także i dzisiaj. Jeszcze nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu, pojawiły się systemy, które mówiły o sobie, będą trwały tysiąc lat. Będą budować świetlane jutro, w którym będzie pełnia sprawiedliwości i szczęścia. Ale to tutaj, to oto, w tych państwach przyjmowało kształt łagrów i obozów koncentracyjnych i ogromnej przemocy człowieka przez człowieka, a wszystko w imię haseł sprawiedliwości, równości, postępu i powszechnego braterstwa. Pan Jezus wyraźnie mówi, nie słuchajcie ich, nie idźcie do nich. Nie biegnijcie za nimi. Królestwo Boże jest bowiem pośród was. I mówiąc to pośród was, używa Pan Jezus słowa entos, co można przetłumaczyć także jako w was. W was jest Królestwo Boże. I co więcej, ma w sobie jakąś szczególną moc. Bo tu, oto, teraz, to te określenia czasu i miejsca w jakiejś mierze należą do władania człowieka i człowiek nad nimi panuje. Ale Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest w was. I ono was pociąga. I ono nad wami włada. I ono was może pociągnąć. Pod jednym wszakże warunkiem. Jeżeli uznacie Jezusa Chrystusa. Jeżeli Go przyjmiecie. Jako Pana waszych serc. Jako Króla. Tego prawdziwie Bożego Królestwa. Jak wiemy, trudno było Żydom tamtych czasów przyjąć Jezusa z Nazaretu, ubogiego nauczyciela chodzącego po palestyńskiej ziemi, za Bożego Syna, za Zbawiciela świata, i odkupiciela człowieka.
zapewne wielu, szczególnie bogatych, musiało radzić jego skromne pochodzenie. A gdy jeszcze słyszeli, że urodził się w stajni, że był wygnańcem, a potem razem ze swym ojcem Józefem pracował na własne utrzymanie, zapewne nie budził wielkiego szacunku. Nie mówiąc już o tym, że kiedy zawisł na krzyżu, ogołocony ze wszystkiego, budził tylko satysfakcję u tych, którzy go skazali na śmierć, uznając go za zwodziciela i bluźniercę. Niełatwo było tamtym ludziom przyjąć ubogiego Chrystusa, mimo jego mądrości i niezwykłych znaków, które czynił właśnie, by pokazać, że jego królestwo nie jest stąd, że jest on królem i panem ludzkich serc. Tym bardziej trudno przyjąć ludziom Chrystusa wtedy, kiedy jawi się on pod postacią ubogiego człowieka. To skandal. To prawdziwe wyzwanie dla ludzi, którzy żyją w dobrobycie i którzy, ulegając współczesnej kulturze egoizmu i używania i przyjemności, mają naraz stanąć przed obliczem człowieka ubogiego i zrozumieć, on jest prawdziwie u Boga. On objawia nam twarz Najwyższego. On jest tym, który wzywa, by pokazać swoje prawdziwe oblicze, by przełamać w nas skorupę egoizmu, by wyciągnąć rękę, rękę prawdziwie braterską, a nie kogoś, kto z wysokości swego bogactwa rzuca jakiś pieniążek, uważając, że w ten sposób zadośćuczynia wezwaniu o pomoc. Żeby móc to zrozumieć, żeby mieć w sobie moc odkrycia oblicza Chrystusa w człowieku ubogim, trzeba mieć nam ducha mądrości. Tej mądrości, o której słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, o mądrości Bożej, która nierozerwalnie związana jest z dobrocią. Bo mądry Bóg, najwyższa mądrość i sama mądrość, jest jednocześnie Bogiem dobroci. I Jego Duch, Boży Duch, chce trafić do ludzkiego serca, by je przemienić i by stało się mądre, to znaczy okazujące wszystkim innym braciom prawdziwą dobroć. Słyszeliśmy przed chwilą, mądrość Boża jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą.
wszystko odnawia, a przez pokolenia wstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Może Boża mądrość naprawdę wiele, ale wtedy, kiedy ludzkie dusze ją przyjmują, stają się prawdziwie przyjaciółmi Boga i zwiastunami prawdy o Nim wobec świata. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Więc nie przemoc, nie siła militarna, nie środki przymusu, by okazać władanie nad drugim, ale moc dobroci, która przemienia świat, poczynając od przemiany tych serc, które odwarły się na Bożą mądrość. I ona właśnie, ta Boża mądrość, pozwala nam odkryć zupełnie inną logikę życia. Pozwala nam wejść w największe głębie tego wszystkiego, co znaczy kochać bliźniego jak siebie samego. Nie bez powodu święty Jan w swoim pierwszym liście pisał: kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Sprawdzianem naszej miłości wobec niewidzialnego Boga jest miłość okazana temu, którego się widzi, którego dostrzega się oblicze, na którego wzrok otwieramy nasze oczy i próbujemy już naszym spojrzeniem odpowiedzieć na wołanie Jego nędzy. I wtedy rzeczywiście możemy powiedzieć: widzieliśmy, dotykaliśmy, słyszeliśmy obecność Chrystusa, który mówi przez drugiego człowieka, domagając się od nas, aby serca nasze biły w rytm Bożej miłości, by przestały być z kamienia, by były żywe. A żeby tak było, żeby tak przemieniała nas ta miłość Chrystusa, musimy się jej poddawać, obficie korzystając z tego stołu miłości, jaką jest ołtarz, jaką jest sprawowana na nim Eucharystia. Święty Jan Chryzostom, wielki patriarcha Konstantynopola sprzed wieków, pisał: jeśli chcecie uczcić ciało Chrystusa, to nie lekceważcie Go dlatego, że jest nagie. Nie czcijcie Chrystusa Eucharystycznego jedwabnymi ozdobami, zapominając o innym Chrystusie, który za murami Kościoła jest nagi i cierpi z zimna. Nie będzie prawdziwej czci oddawanej Chrystusowi Eucharystycznemu, jeżeli nie uklękniemy przed Chrystusem, który czeka, by Go ogrzać, nakarmić, przygarnąć, a przede wszystkim z miłością spojrzeć Jemu prosto w oczy. Tak patrzy się na brata, na siostrę, na kogoś, kto jest bliski,
i komu chcemy pozwolić, żeby też na nas mógł spojrzeć swoim wzrokiem. W swoim orędziu na Światowy Dzień Ubogiego Ojciec Święty Franciszek zwrócił uwagę najpierw na postać, która jest jakby symbolem tego nakłonienia się Kościoła ku drugiemu, potrzebującemu, ubogiemu człowiekowi. To święty Franciszek z Asyżu, syn bogatego kupca Piotra Bernardone, chcący być rycerzem, mieć sławę rycerską, a potem rzucający wszystko, nawet własne odzienie, publicznie wobec biskupa i mieszkańców Asyżu, po to, żeby stać się bratem tych, którzy byli odtrącani, wyrzucani poza margines tamtego świata, trędowaci, chorzy, kalecy. Życie świętego Franciszka, pisze Ojciec Święty, niech stanie się dla nas przykładem, świadectwem autentycznego ubóstwa. On to właśnie, ponieważ miał wzrok utkwiony w Chrystusie, potrafił rozpoznać go w biednych. Jeżeli patrzymy Chrystusa cierpiącego z miłości do nas, jeżeli pozwalamy przenikać się Jemu, który jest jednocześnie boskim logosem, boską mądrością, to nauczymy się właśnie tego, tego, co znaczy rozpoznać Go właśnie w ubogich. Dalej. Ojciec Święty Franciszek pisze, mówiąc także o nas samych, co my mamy, powinniśmy uczynić. Jeśli więc pragniemy ofiarować nasz udział w skutecznej przemianie historii, przyczyniając się do prawdziwego rozwoju, to konieczne jest, abyśmy wsłuchiwali się w wołanie ubogich i zajęli się podnoszeniem ich z marginesu. Świat nieustannie będzie mówił o postępie i rozwoju. Będzie wskazywał na coraz to nowe przedmioty pożądań i oczekiwań. I mówiąc, że to jest właśnie cel ludzkich dążeń. To jest bardzo często głos konsumizmu, który wzbudza w nas zupełnie sztuczne kolejne pragnienia, żeby coraz więcej mieć. A papież pisze, nie w ten głos mamy się wsłuchiwać. Mamy słyszeć wołanie ubogich, bo wtedy, jeżeli ten głos świata, który częstokroć bogaci wyrzucają na margines swojej codzienności, jeżeli ten głos świata usłyszymy i przyjmiemy, to przyczynimy się do skutecznej przemiany historii. Nie jest to zatem problem tylko nasz, osobisty, nawet naszego pokolenia. To jest pewien proces historii, zmiany oblicza tego świata. Coś, co naprawdę decyduje o autentycznym postępie i rozwoju człowieczeństwa w dziejach ludzkości. I na koniec, jakże znamienne słowa
Ojca Świętego Franciszka skierowane do samych ubogich. Przypominam jednocześnie ubogim, którzy żyją w naszych miastach i w naszych wspólnotach, aby nie stracili sensu ubóstwa ewangelicznego, którym naznaczone jest ich życie. Bo chodzi o to, żeby stan swoich potrzeb, swoich trudności, ubóstwa umieć przeżywać w sposób godny człowieka. Właśnie w duchu ubóstwa ewangelicznego, którego wprawdzie świat nie rozumie i częstokroć z niego szydzi, ale które jest w jakiejś mierze miarą naszego człowieczeństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu, ci, którzy rozumieją, sam stan posiadania nie decyduje o godności i wartości człowieka. O wartości człowieka decyduje dobroć. A ona nie jest zarezerwowana dla bogatych i dla tych, którzy czasem od niechcenia rzucą monetę ubogiemu. Dobroć jest na wyciągnięcie ręki wszystkich. A codzienne doświadczenie uczy nas, że właśnie ludzie biedni najbardziej rozumieją innych biednych i potrafią okazać przejmującą niekiedy solidarność, współczucie i dobroć. Bo o to właśnie chodzi. Zrozumieć, że samo ubóstwo nie zdecyduje o tym, kim naprawdę jesteśmy. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, iż dobroć, którą zawsze, w każdej sytuacji możemy okazać drugiemu człowiekowi, jest najważniejszą miarą naszego człowieczeństwa. Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu na koniec zwrócił uwagę na modlitwę pańską. Będziemy ją odmawiali także za chwilę podczas Eucharystii. Ale zwraca uwagę na coś, co częstokroć uchodzi naszej uwadze, że modlitwa ta jest prawdziwie modlitwą ubogich i że w tym wymiarze nabiera niezwykle głębokiego sensu. Pisze papież: prośba o chleb wyraża bowiem powierzenie Bogu podstawowych potrzeb naszego życia. To, czego uczył Jezus nas w tej modlitwie, wyraża i zawiera w sobie wołanie tego, kto cierpi z powodu niepewności egzystencji oraz braku tego, co konieczne. Uczniom, którzy prosili Go o to, aby nauczył ich modlić się, odpowiedział słowami ubogich, którzy zwracają się do jedynego Ojca, w którym wszyscy się rozpoznają jako bracia. Ojcze nasz jest modlitwą, która wyraża się w liczbie mnogiej. Chleb, o który prosimy, jest nasz, a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności. W tejże modlitwie wszyscy rozpoznajemy potrzebę przezwyciężenia każdej formy egoizmu, właśnie po to, aby dostąpić radości wzajemnego przyjęcia. Drodzy siostry i bracia,
za chwilę przyjmie nas w Eucharystii Jezus Chrystus. Nie tylko przyjmie nas, da się nam w sposób najbardziej pokorny, jak tylko to możliwe. Da się jako pokarm. Ta Jego pokora uczy nas, jak trzeba przezwyciężać własne ja, swój egoizm. Ale właśnie to sprawia, że czujemy, jesteśmy. Jesteśmy razem z Nim i jesteśmy dzięki Niemu razem z braćmi. Że to jest źródłem naszej radości. I że jest to zapowiedzią niebiańskiej uczty, w której już nie będzie żadnej łzy, żadnego smutku, żadnego podziału. Będzie tylko jedna wielka rzesza ludzi szczęśliwych, że są na wieczność z najwyższą i samą miłością. I ta miłość sprawia, że są szczęśliwi bez końca. I oto właśnie, byśmy na takie szczęście mogli zasłużyć. Prośmy Boga podczas tej Eucharystii. Prośmy o odwagę patrzenia drugiemu, zwłaszcza ubogiemu, prosto w oczy. Prośmy o odwagę wyciągnięcia do Niego swej dłoni, o przygarnięcie Go do siebie, o to, abyśmy w ten sposób doświadczali, co znaczy być razem w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Amen. Wysławiał Twoje imię. Wielki